Cześć, Trosa. Witajcie w kąciku RetroGracza. Moi drodzy, doczkaliśmy się wreszcie Pimigi 3.0. Jest to softy, który możecie pobrać ze stronki Chrisa Edwardsa. Link oczywiście w, w opisie na dole plus link do torrenta, bo trzeba tu korzystać z torrenta. Oprócz tego potrzebujemy karty microSD. Ja osobiście korzystam z karty firmy Sandisk Westly Extreme ze względu na szybką przesył danych, czy to uploadu, czy też yy, downloadu. I oczywiście potrzebujemy do tego jeszcze Raspberry Pi 4 lub też 400, no i samego softu. Gdy już pobierzecie ten softcik, będzie mieć w sumie trzy pliki. Plik tekstowy, plik z instrukcją obsługi, którą podobno według Chrisa nikt nie będzie czytał, no i sam plik image spakowany 7-zipem. Klikamy na pimige sevenzip 7-zip, prawym przyciskiem myszy wchodzimy w 7-zip, rozpakuj do katalogu pimiga no i rozpocznie się rozpakowywanie Całego softu, który będziemy później musieli nagrać na kartę. Jak sami widzicie, rozpakowywanie będzie dość długo trwało. Ja oczywiście zrobię cięcie. I jak sami widzicie, trwało to prawie 40 minut. Po rozpakowaniu tworzy nam się katalog, w którym znajduje się image, czyli nasza pimiga w formacie IMG, to musimy nagrać naszą kartę. Aby nagrać naszą kartę, musimy wykorzystać Raspberry Pi Imager. Na początku ja osobiście formatuję dla pewności całą kartę pamięci. Schodzimy na sam dół, tam jest wykasuj, czyli taki śmiecznik, ikonka śmietnika. Zaznaczamy, którą kartę chcemy usunąć. Upewnijcie się, że na pewno to jest Wasza karta. Ja porównałem, że jest to umie napęd G. Zapytajcie, się, czy chcemy wykasować. Po wykasowaniu w większości przypadków literka Waszego nośnika może się zmienić. W moim przypadku to jest teraz literka H. No i musimy teraz nagrać nasz image. Przechodzimy znowu do pierwszej zakładki, scrollujemy na sam dół i zaznaczamy nagraj twój własny image. Klikamy na niego, wybieramy PIMIGE. Jak sami widzicie, nasz sofcik ma 43 GB po rozpakowaniu, tak więc dość sporo, dlatego musimy używać karty 64 najmniej gigowej. Więc zaznaczamy teraz, gdzie znajduje się nasza karta. Czyli u mnie to jest literka teraz H, zaznaczam nasz, moją kartę. No i klikam zapisz. Oczywiście, czy chcemy? Oczywiście tak. Chcemy wykasować i nagrać nasz imię. Po instalacji będzie jeszcze weryfikacja, która będzie dość, dość długo trwała. A po weryfikacji otrzymamy komunikat, że wszystko zostało poprawnie nagrane. Po wyjęciu karty i ponownym jej włożeniu mamy katalog BOT, wchodzimy tam i szukamy katalogu KIK. Tam musimy skopiować nasz oryginalny Kickstart od Amigi 1200 wersji 3.1. Aby odpaliła się nam Pimiga, ja już skopiowałem nasz software, więc ja już ją wkleję, aby odpaliła się nasza Pimiga, musimy zmienić nazwę na kick.rom. Czyli ja tą nazwę teraz zmieniam na KIK, a aby odpalić dodatkowo jeszcze AGS-a, który też znajduje się w pimidze, musimy skopiować nasz kik właśnie dokładnie tą samą nazwą, którą tu widzicie, czyli KIK 31a1200.rom. Wtedy odpali nam się i AGS i pimiga. Jeżeli zrobiliście to tak jak Wam pokazałem, to Waszym oczom również okaże się pulpit pimigi. Przechodzimy pod F12, wchodzimy, musimy dalej jeszcze pokonfigurować parę rzeczy, więc klikamy quit i lądujemy bezpośrednio w Linuxie. Na samym dole mamy ikonkę raspi-config, klikamy na niego i pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to wejść w katalog opcje lokacji i zaznaczyć u samej góry zakładkę lokale. Wybieramy tam naszą lokację, ja już ustawiam to na niemiecką i to byłoby tyle. Pamiętajcie, że z automatu jest ustawiona wersja amerykańska. Potem możemy jeszcze ustawić dodatkowo czas. Czyli wchodzimy znowu w lokację, ustawienie czasu, wybieram Europę, no i oczywiście czas warszawski. Gdy to już zrobimy, możemy jeszcze dodatkowo ustawić sobie klawiaturę. Jeżeli mamy podłączoną na przykład nie Pi400, a p 4 i mamy jakąś inną klawiaturę, więc wtedy tu możemy wejść w zakładki i wybrać sobie taką klawiaturę. Z której na przykład korzystamy. Ja mam Pi 400, więc nie będę nic zmieniał, ale Wy możecie sobie dostosować ustawienie klawiatury taką, jaką macie podpiętą pod Waszą Raspberry Pi 4. Jeszcze zostało nam parę ustawień, ale na początku może przejdźmy do ustawień WILANu, czyli naszego bezprzewodowego internetu. Jeżeli ktoś ma podpięty kabel pod p 400 lub Pi 4, no to żadnych ustawień nie musi zrobić. Ci, którzy chcą wykorzystać WILAN. Wchodzimy w Linuxie na samą górę, klikamy na ikonkę połączenia z sieci i starajmy się zobaczyć, czy jest tam, znajduje się u Was Wasza sieć lokalna, czy została rozpoznana przez P400 lub też P4. Ja widzę, że moja sieć jest dostępna, dlatego zaraz ją skonfigurujemy, wprowadzimy hasełko, jak to zrobić już Wam pokazuję. Przed wprowadzeniem hasełka do naszej sieci musimy znowu wejść w Raspic Config i tam zaznaczyć, gdzie znajduje się nasza sieć. Czyli wchodzimy znowu w lokację. I na samym dole, jak widzimy, już w lokacji macie VLAN Country. I tam musimy zaznaczyć nasz kraj, w którym się znajdujemy. Ja jestem w Niemczech, więc wyszukuję Germany. Chyba tam u góry jest dokładnie. Klikam OK. No i wtedy będę mógł skonfigurować sieć. Dlaczego wcześniej to tak nie działało, nie wiem. Tutaj, jak teraz widzicie, klikam znowu na moją sieć. Jest tutaj moja sieć, klikam na nią, i za chwilkę powinno nam się pokazać nowe okno z możliwością wyboru. Klikamy tu na przedostatnią zakładkę. Nie tu, tylko przedostatnią, proszę bardzo. Tam będzie zaznaczona nasza sieć, którą zaznaczyliśmy wcześniej. W moim przypadku to jest ta. Klikamy na nią jeszcze raz. I powinno nam się ukazać okno z ustawieniami. Przychodzimy do zakładki Wi-Fi Security, czyli nie tu, czyli tam po środku, dokładnie tu. Wprowadzamy nasze hasło, no i po wprowadzeniu naszego hasła poprawnie yy, powinniśmy być połączone z siecią. Ja wprowadzę już swoją, yy, swoje hasło już poza kamerą, a za chwilkę powinno być informacja o uzyskanym połączeniu internetowym. Zobaczcie tutaj już jest ikonka połączenia z siecią, informacja o tym, że jestem połączony z siecią. Proszę bardzo, moja sieć, czyli jestem połączony z internetem. Teraz musimy zrobić jeszcze rozszerzenie karty pamięci, czyli tej pojemności karty, która została sformatowana i możemy jeszcze ją użyć. Przechodzimy znowu do Raspberry Config, wchodzimy w Advanced Options, a następnie, gdy już tam wejdziemy, klikamy na pierwszą zakładkę, czyli Expand File System. Klikamy na to, trwa to parę sekund i nasza karta będzie rozszerzona do maksymalnej pojemności, którą ma nasza karta. A po wszystkim Raspberry Pi będzie chciał zrobić restart, co no oczywiście zrobimy. Po restarcie botowanie systemu będzie troszeczkę dłużej trwało, ale nie przejmujcie się tym, to jest normalna rzecz. Na pewno za chwilkę ujrzycie tak samo jak i ja, nasz pulpit z Pimigą. Jeżeli ktoś z Was ma głośniki Bluetooth i chciałby je podłączyć również do Pimigi 3.0, jest taka możliwość. Wchodzimy w F12, wchodzimy na Sound. Jak widzicie, w tej chwili mam podłączony tylko dźwięk przez HDMI. Aby to zrobić, musimy oczywiście nasze głośniki połączyć przez Bluetooth. Wychodzimy znowu do Linuxa, wchodzimy w zakładkę Bluetooth. Jak sami widzicie, nie tutaj, tylko troszeczkę w lewo, dokładnie tu. No, i oczywiście ja już za chwilkę podłączę swoje głośniki. Klikamy na zakładkę Devices. I za chwilę powinno nam okazać się okno z możliwością wyszukiwania naszych, naszego urządzenia Bluetooth. Ja klikam tu na Search. No, i miejmy nadzieję, że mój głośniczek zaraz się będzie rozpoznany. Urządzenie zostało jakieś rozpoznane, ale to nie są moje głośniki. Mój głośnik ma jakąś specyficzną nazwę i oto i on. Nie jest to może oryginalny, dobry głośnik, ale sprawdza się jako głośnik Bluetooth do wykorzystania przy komputerze. Ja go zaznaczam, klikam prawym przyciskiem myszy na nazwie naszego głośnika i za chwilkę tam będzie taka mała takie małe okienko connect. Klikamy na Connect. Jak sam widzicie, nasz głośniczek został rozpoznany i połączony. Teraz wychodzimy stąd. Jeszcze musimy wejść na chwilkę w ustawienia F12. Jeszcze jak słyszycie, dźwięk leci z HDMI, a nie z głośnika. Wchodzę teraz w F12, aby sprawdzić, czy Pimiga widzi mój głośnik. Tak jest, jest i mój głośnik i zapomniałem jeszcze jednej ważnej rzeczy. Wróćmy na chwileczkę jeszcze do Linuxa i tam u góry musimy w drugiej zakładce zaznaczyć mój głośnik, bo zapomniałam całkowicie o tym. Zaznaczamy jeszcze nasz głośniczek. Czyli nie HDMI, dźwięk z HDMI, tylko nasz głośniczek Bluetooth. Gdy to zrobimy i ustawimy ponownie w F12 nasz dźwięk, wtedy będzie przekierowany dźwięk na nasz głośniczek. Czyli ja odpalam jeszcze znowu pimigę. Ja wiem, że może to być troszeczkę skomplikowane, no ale w sumie jest dość proste. Dźwięk z modemu też jest fajny. Dobra, ja wciskam teraz ponownie w 12 Przechodzę do Sound. Zaznaczam teraz w 100% mój głośnik i klikam Resume. Oczywiście możecie zgrać te ustawienia w konfiguracji. ale na razie sprawdźmy czy na mój głośnik działa. Powiem wam osobiście działa. Ja zaraz odpalę. Już odpaliłem muzykę, ja go słyszę w głośniku? a wy niestety nie, no ponieważ mój głośnik Bluetooth nie jest połączony teraz z siecią, ale na pewno to będzie działać. Ja teraz wrócę do ustawień przez HDMI abyście jakiś w ogóle dźwięk słyszeli, no bo w innym przypadku nie będziecie słyszeli w ogóle żadnych dźwięków z gier. Dobra, wyłączyłem Bluetooth i muszę znowu ustawić pod F12 ustawienia pod HDMI. Widzicie, mój głośniczek już nie jest widoczny. Klikam Resume i wracamy do pimigi. Kolejnym ustawieniem jest podłączenie naszego kontrolera. Możemy to zrobić na dwojaki sposób. Ja podłączyłem w tej chwili kontroler od A500 Mini. Jak widzicie, mój kontroler został rozpoznany. Tak więc sprawdźmy to na jakiej grze, na przykład palmę Lotusa. I zobaczymy czy działa mój kontroler podpięty pod kabel. Powinien działać, no ale sprawdźmy. Powiem wam, że uwielbiam jednak WHD i te, te szybkie odpalania gier. Muzyczka leci. Zaraz przejdziemy do gry. Proszę bardzo, mój joystick podpięty pod kabel działa idealnie. Przyłączmy na automatyczną skrzynię biegów gdzie ma być gaz, czy pod gałką do przodu, też fajerem. Chyba zostawimy przy fajerze. Zostawmy jednak przy fajerze. Odpalamy grę, no i zobaczymy, czy kontroler sprawuje się tak, jak powinien się sprawować. Dodam teraz troszeczkę gazu. No i śmiga! Jak sami widzicie, gra chodzi idealnie. Nie ma tego laga, który był przy Pimidze 2.0. Tutaj, jak sami słyszycie, Kolizja z drzewami lub też kolizja z samochodem następuje automatycznie, z od razu błyskawicznie, bez żadnych lagów, że dźwięk był opóźniony lub też z jakichś powodów przyspieszony. Tutaj jest tak ustawione jest, tak jak powinno być, to mnie cieszy. No dobra, a co by jest, jeżeli byśmy chcieli podłączyć nasz kontroler od PlayStation 4 czy też od Xbox One? Możemy tu też to zrobić. Słuchajcie, zaraz wam pokażę jak. W podobny sposób, jak to zrobiliśmy z głośnikami, ale już to za chwilkę. Dajcie jeszcze to chwileczkę mi pograć. Pamiętajcie, że możemy podłączyć kontrolery, które korzystają z Bluetooth, a nie poprzez wila. Tak więc, jeżeli macie kontrolery Xbox One, czy też kontroler od PlayStation 4, którego ja teraz podłączę, możecie się sparować to z naszą Pimigą i bawić się bezprzewodowo. Jak sami widzicie możemy oczywiście zgrać nasze ustawienia, klikamy na pimi, klikamy na save i nasze ustawienia, czyli i dźwięk i kontroler będzie zapisane na stałe. A my przechodzimy teraz do sparowania naszego kontrolera od PlayStation 4. Aby to zrobić, jak zawsze wchodzimy do Linuxa ponownie, klikam quit i jestem znowu w Linuxie. Znowu wchodzimy w zakładkę Bluetooth. Następnie urządzenia, klikamy szukaj, odpalam w tej chwili z parowaniem mojego kontrolera, lampka od joysticka już mryga, odpada i proszę bardzo mam tutaj wireless kontrola, prawdopodobnie to jest to, zaznaczam mój kontroler, aby połączyć się znowu naszym kontrolem klikam prawym przyciskiem myszy na nazwie, znowu się tworzy nasze okienko, czyli connect. No i za chwilkę powinien, tak już jest, mój joystick już świeci, moja lampka świeci na niebiesko, czyli mój kontroler został sparowany z, zobaczcie, już teraz jest połączony do, do, dokładnie i mój głośniczek i mój kontroler dokładnie z Linuxem. Tutaj wystarczy tylko to, tutaj jeszcze w urządzeniach jest wy... pokazane, że mam połączenie, jedno urządzenie jest połączone przez Bluetooth, odpalam pimigę. Znowu wchodzimy w F12. Wchodzę na input, no i tu powinien mieć zaraz Tak jest. Patrzcie, tam był wireless controller. Tu mam nazwę PlayStation 4 controller. Klikam resume, albo oczywiście możecie już zgrać swoją konfigurację tak jak wcześniej, czyli pimiga save, aby ten kontroler został zapamiętany na stałe. A ja odpalę teraz jakąś grę. No i proszę bardzo, bezprzewodowy kontroler od PlayStation 4 działa poprawnie. Nawet analogi, słuchajcie, działają tak samo, czyli krzyżak i analog działa z tą grą, nie wiem jak inne, ale powinno być i dokładnie to samo, działa idealnie, czyli jeżeli ktoś by chciał grać na pimidze na odległość, proszę bardzo, możemy sparować nasze kontrolery bezprzewodowe i bawić się każdą z gier w ten sposób. No i chyba to wszystko, jeżeli chodzi w tej chwili o konfigurację naszej pimigi. Na dole, jak sami widzicie, mam jeszcze niektóre ciekawe programy. Tu mamy program muzyczny, który odpali nam ciekawą muzykę z Anglii. Posłuchajcie przez chwileczkę. Muzyka z Get też jest. Dodatkowo mamy też odtwarzacz plików MPG, czyli jakichś filmowych. W tej chwili jest tutaj tylko jeden plik filmowy. Nie będę odpalał, bo wiem, że YouTube lubi się przyczepić do małych szczegółów. Kolejny program do odtwarzania muzyki MP3, czyli Winem. Znacie go na pewno z lat 90. i 2000 na naszych dawnych PC. Co jest jeszcze ciekawe, słuchajcie, to emulator Macintosha. Klikamy Start i naszym oczom ukaże się Mac. A co za tym idzie, możemy pobawić się, pograć w gry, które były wydane na Macintosza. Na przykład, możemy odpalić klasycznego Duma dwójeczkę. Zobaczmy, jak wygląda wersja Duma dwójki na Maca. No i mamy naszego duma, powiem Wam, że na początku musiałem dobrze poszukać po całej klawiaturze, jakie jest sterowanie, bo jest troszeczkę inne niż na Pc'cie. Ale zostawię to Wam, abyście się mogli sami podenerwować, które klawisze odpowiadają ruchom naszej postaci. Oczywiście no, rozdziałka jest troszeczkę mniejsza, pamiętajcie, że rozdziałka na Macu była na pewno nie w Full HD, tylko tak jak w tej chwili ją widzicie. Pamiętajcie, że wtedy te monitorki były dość małe, jeżeli chodzi o, yy, i o obraz i o rozdzielczość. Tak więc samo to, że możemy pobawić się w różne gry, które wystały w i też z dźwiękiem, yy, z korzystaniem z klawiatury, też jest fajną, fajnym dodatkiem do tego wszystkiego. Mi na przykład sprawia to, to naprawdę dużą radość, bo w sumie nigdy maka nie miałem, no ale można się pocieszyć tym, co się w tej chwili ma na pimidze. Aby wyjść z gry, klikamy u góry, quit, quit game i wracamy z powrotem do maka. A aby w ogóle wyjść do maka i wrócić do Pimigi, klikamy tutaj na tą zakładkę, klikamy Shutdown i wracamy znowu do Pimigi. Kolejnymi ciekawostkami są na przykład te trzy ikonki: trzecia od prawej to jest Aweb, czyli przeglądarka internetowa z bazą danych, bazą programów, DEM, gier. No i wszystkiego, co potrzeba do naszej amigi, możecie na tą stronę wejść, pobrać sobie, co tylko sobie życzycie. Możecie na przykład poszukać dem, posortować to według daty, aby wiedzieć, które programy są świeże, nowe. Pobrać się, rozpakować, odpalić na swoje pimidze. Ja to oczywiście coś tu już znalazłem, no ale nie będę w tej chwili tego pobierał. Ustawimy to według, daty najnowszej. Mamy tu jakieś programy pod Meka które się odpalą na nie na naszej Amidze. Tu mamy ikonkę z Amigą, czy tu mam jakieś ciekawsze nowe demko. Możecie je pobrać, pobawić się, poszukać. To co szukacie, na pewno znajdziecie. No i inna sprawa to jest przeglądarka Chrome. Nie zdziwcie się, że teraz widzicie dwa, dwie ikonki kursorów. Jest to spowodowane tym, według Krisa, że po prostu z Linuxa jest ten Chrome ciągnięty do naszej Pimigi. Działa to znośnie, ale jak sam widzicie, może wtedy się pobawić normalnie oglądać wszystko. Ja poszukam na przykład swojego kanału. No i zobaczymy, czy coś się odpali, jak się to odpali. Jest kądzik retrogracza. Klikam. Niech coś znajdzie. Od razu zrobię sobie kryptoreklamę, czyli jeżeli podoba Wam się mój kanał, dajcie suba. Zasubskrybujcie, dajcie łapkę do góry. No a ja będę się cieszył tym, że dla Was robię te materiały, abyście poznawali rzeczy, które cieszą nas wszystkich. Dobra, przeglądarka, Chrome działa. Drugą przeglądarką jest Firefox. Ja jej już nie będę odpalał, no bo działanie jest to samo jak z chromem. Po lewej stronie mamy jeszcze dysk twardy z demami różnego rodzaju. Oczywiście możemy to odpalić spod. Zakładki na dole, czyli tam, gdzie są iGames, jest druga zakładka z samymi demami. Ale, jak gdybyście chcieli szukać coś jeszcze, to zobaczcie tu mamy jeszcze jakieś małe dema 64, 40 KB itd. Tak tak Różne dema nowe. Mamy tu po prawej stronie u góry na przykład ulubione dema Chrisa Edwardsa. Tutaj sprawdźcie sami. Ja teraz dem nie będę odpalał. Popatrzmy, co jeszcze mamy. Kolejnym dyskiem, który pewnie zainteresuje Was wszystkich jest dysk z grami. Gdy klikniemy na dysk Games, naszym oczom okaże się, ukaże się to, co było widoczne też w Pimity 2.0, czyli gry jak Doom, jak Blad, jak Duke Nukem i różne, różniaste. Może odpalmy na chwileczkę grę Quake. Jak sami widzicie, gra działa. Game Easy. No i zobaczymy, jak to wszystko śmiga. Przejdźmy dalej. No i mamy, mamy Kweka 2. Wiadomo, że nie jest to może rozdziałka Full HD, ale grać się da. A to jest najważniejsze. Przypomnij sobie dobre starego Kweka 2. Z fajną animacją, z fajną grafiką. To no po prostu bajka dla wszystkich tych, którzy chcą sobie pobrać dawne gry. Z dawnego okresu naszej młodości. Innymi rzeczami, które pewnie też Was interesują, są emulatory. Są tam różne, różniaste emulatory. Jeszcze ich nie odpalałem, nie sprawdzałem, no ale może kliknijmy, zobaczymy, jakie tam są. Na przykład mamy Hatari, czyli emulatorek Atari ST. Chwilkę, może odpalimy to, zobaczymy, czy to działa w ogóle. Klikam na Hatari. Ikonka Hatar i no, Zobaczymy czy się odpali. Nie będę teraz odpalał gier, no bo nie mamy na to czasu. Materiał już jest dość długi, ale zobaczcie, no wszystko jak na razie śmiga, a resztę raczej już sami będziecie mogli pokombinować, pobawić się w jakieś gry dema i tak dalej. Sprawdźmy może po prostu zwykłe gry na Amigę. Spalmy może pierwszą grę, czyli Bomb Jack. Gra działa, ja ją lubię. Doskonale wiecie, że jestem wielkim fanem Bombeka, czy to na automatach, czy to na komputerze, na tarynce, na komodorku. Nie wiem czemu lubię tą grę no i zachęcam wszystkich do pogrania w nią, bo jest dość ciekawa, fajna, wesoła, a czasami naprawdę denerwująca. Zobaczcie jak mi ładnie, idzie. Jeszcze zostały trzy bombki, które zaraz pewnie złapię i przejdziemy do lewelu kolejnego. Zobaczcie chyba jakiś, jakiś, jakiś błot, nie złapam ostatni baj. Bombki. Nie wiem czemu. Ciekawe, ciekawe. Dobra, jeszcze ten level, i przechodzimy do kolejnych zabawek, które mamy tutaj na pimizę. Złapię czy nie złapię? Jest, ale mi tutaj w tej wersji na pięk naprawdę pięknie wychodzi. Dobra, mamy ten level. Przechodzimy do czegoś innego. No, skoro odpaliliśmy Duma na Maku, to odpalmy teraz Dumę na mizę. Dum się odpalił, ładnie gra, zobaczymy jak będzie to wszystko chodziło. Chodzi, powiem wam, naprawdę dobrze. Sterowanie z PlayStation 4 również działa poprawnie. Wow! Nie spodziewałem się, myślałem, że będziemy go grać przez klawiaturę, a tutaj i klawiatura, i kontroler również daje radę. Brakuje tej mi muzyki, która była jednak klimatyczną muzyką w tej grze doskonale wszyscy ją znają, przed chwilą mieliśmy możliwość posłuchania jej wersji na y, Macu, no ale no cóż, jest jak jest, cieszmy się z tego co mamy. Y, każdy kiedyś marzył o tym, aby odpalić to na swoim, na swoje Amisi. No, teraz mamy możliwość dzięki Pimidze pobawienia się w tego duma i w inne gry, które są też dodane. Zobaczcie tu tak samo Quake jedneczka śmiga naprawdę ślicznie. Tutaj trzeba uważać, żeby nas nie zjedli, nie zabili i tak dalej, ale sami widzicie, że gra zarówno Doom jak i Quake chodzą poprawnie. Czyż nie jest to fajne odpalić dawną grę z lat <ścoughs> końcówki lat 90. i pograć to na swoim komputerku, na swojej Pi 40 Pi4, który umożliwia nam poprzez sowcik Pimigi Migi pogranie w te gry. Dla mnie bajka, powiem wam szczerze. Jeszcze parę lokacji, przejdziemy może do jakiejś innej gry. Jeszcze tych. Przełączenie bramy. No idziemy dalej. Na pewno widać różnicę w płynności i w działaniu całej pimigi. Y na pewno znajdą się pewnie jakieś tam też bugi, bo sam Chris Edwards powiedział, że słuchajcie, to jest jednak emulacja, pamiętajcie o tym, że no nie będzie wszystko chodziło idealnie. Już sam powiedział, że już jest wersja alfa Pimigi 4, tak więc za rok możemy się spodziewać Pimigi 4, a my zobaczymy inną grę. Na sam koniec odpalmy tą grę, która ma problemy przy A500 Mini, a jest nią Jim Power. To jak sami słyszycie, animacja jest poprawna, muzyka działa idealnie. A ja uwielbiam tę grę i troszeczkę pogram, aby was zanudzić. Jeżeli ktoś z Was wytrzymał te 26 minut, gratulacje! Ja już będę powolutku kończył. Mam nadzieję, że daliście sobie radę poprzez tę instrukcję z konfiguracją wszystkich potrzebnych rzeczy, które powinniśmy zrobić na samym początku. Dajcie łapkę do góry, dajcie subika, jeżeli Wam się to spodobało, dziękuję Wam serdecznie również za to, że jesteście ze mną, że już niedługo osiągniemy pułap tysiąca subskrybentów, pomóżcie mi w tym, ja naprawdę będę się z tego naprawdę bardzo, bardzo cieszył. Słuchajcie, miłego weekendu, miłego dnia pracy, bo nie wiem kiedy będziecie to oglądać, ja bawię się dalej, a Wy się trzymajcie dobrze, do następnego razu, cześć!